Nie od dziś wiadomo, że literatura reaguje na otaczającą nas rzeczywistość i pomaga ją zrozumieć. Dlatego hasło tegorocznej edycji Festiwalu Konrada Wspólnoty nawiązuje do tego, co dzieje się obecnie w naszym kraju. A kto przyjedzie na ten festiwal, z kim będziemy się mogli spotkać, o tym dzisiaj na konferencji prasowej mówili organizatorzy tego festiwalu. Konferencja również odbyła się nieprzypadkowo w starym budynku Dworca Głównego, bo to właśnie tutaj tworzymy teraz wspólnoty z naszymi nowymi mieszkańcami miasta. Te wspólnoty będziemy rozpatrywać w różnych kategoriach, będziemy zgłębiać definicję, znaczenie tego słowa, będziemy się dowiadywać, czy chętnie należymy do wspólnot, dlaczego nie chcemy do nich należeć. Myślę, że program przygotowany został w ten sposób, abyście Państwo chętnie uczestniczyli i w spotkaniach, i w rozmowach, które będą prowadzone z naszymi zagranicznymi gośćmi, ale będziemy mieć również pasmo filmowe, będziemy mieć warsztaty dla dzieci, będą spotkania branżowe, które jak co roku towarzyszą odbywającym się w tym samym czasie Kongresowi Książki. No i jednym z punktów festiwalu będzie wręczenie Nagrody Konrada dla debiutującego twórcy bądź twórczyni. Zapraszamy serdecznie na festiwal. W Krakowie wystąpią Carmen Maria Machado, Eva Meyer oraz Roberto Esposito. Carmen to jest amerykańska prozaiczka, która opowiada o doświadczeniach kobiet oraz osób LGBT. Eva Meyer to jest holenderska i poetka, pieśniarka oraz filozofka i prozaiczka. Najbardziej zainteresowała mnie jako filozofka, ponieważ zajmuje się tematyką istnień nieludzkich. Roberto Esposito to jest włoski filozof, który od wielu lat zajmuje się problematyką wspólnoty. To jest jego temat, więc kiedy wybraliśmy taką ideę przewodnią, doszedłem do wniosku, że Roberto powinien być z nami. Czwartą osobą, która wystąpi w cyklu całorocznym, jest Abdulrazak Gurnah, to jest ubiegłoroczny noblista. Opowiada o historii bardzo skomplikowanej, łączącej różne ludy zamieszkujące wschodnią Afrykę. Jubileuszowa 15. edycja festiwalu Mastercard of Camera to pokazy. Pokazy w kinach plenerowych, w kinach studyjnych Krakowa, ponad 200 projekcji o to, co nas czeka. No i 15. urodziny festiwalu, czyli czas na podsumowania. Do tej pory Kraków odwiedziło ponad 260 tysięcy filmowców z całego świata. W tym roku ta liczba na pewno się powiększy. No i rozdaliśmy ponad 3,5 miliona dolarów w postaci nagród finansowych. Cały czas jesteśmy zwolennikami tej tezy, że komercyjne środki i niekomercyjne cele, na tym nam zależy. W tym roku 100 tysięcy złotych, 25 tysięcy dolarów, o takie nagrody będą walczyć filmowcy z całego świata. W Krakowie powstał pierwszy slip do wodowania łodzi. Jakie to ma znaczenie i kto będzie mógł z niego korzystać, to specjalnie dzisiaj dla Was sprawdziliśmy. Pierwszy w Krakowie slip, czyli pochylnie do wodowania kajaków, łodzi i wszystkiego sprzętu pływającego na Wiśle. Bo nawet będzie prezentacja slipowania łodzi i będzie prezentacja kajakowa, jak niepełnosprawny korzysta z tej pochylni. I to jest bardzo duża wygoda. Slip składa się z pochylni, która wchodzi betonem do wody, gdzie przyczepa wjeżdża, i składa się z infrastruktury zewnętrznej, czyli podejścia, dalb mocujących, infrastruktury, gdzie można łódkę przymocować, każdą. A ja znowu jestem na Kopcu w siedzibie RMF Classic. Tym razem będziemy wspólnie ogłaszać tegoroczny program Ice Classic. Kogo zobaczymy na scenie Centrum Kongresowego Ice Kraków? O tym zaraz się sami przekonacie. Cieszymy się bardzo, że cykl Ice Classic wraca po pandemicznej przerwie. Miło nam zaanonsować 3 koncerty, które przygotowaliśmy dla Państwa w czerwcu, w sierpniu i w październiku. Rozpoczynamy 15 czerwca w sali audytoryjnej imienia Krzysztofa Pendereckiego. W repertuarze Vivaldiego, 4 pory roku, wystąpi Fabio Biondi i Europa Galante. Pamiętaj z nami, promuje solidarność, wolność, szacunek dla słabszych. W tym roku mamy hasło historia, pamięć, ofiarność. Także nie tylko uczymy historii,
ale przypominamy, że bardzo ważna jest pamięć, bo ona jest kluczem do budowania teraźniejszości i przyszłości. Ofiarność jest niezwykle ważna, ponieważ nie można odciąć się od tego, co dzieje się wokół nas. Bieg integracyjny, więc zapraszamy sportowców, ale głównie chodzi nam o amatorów, o krakowian, o krakowianki. Każda osoba, która ukończy ten 5-kilometrowy bieg, jest wygraną. Zapraszamy wszystkich na bieg, na wszystkie spacery edukacyjne, które przygotowaliśmy, a wszystkie są to spacery tematyczne, poświęcone kobietom, żołnierkom, konspiratorkom, więźniarkom, matkom. Tak się stało, że to męskie doświadczenie uznano za to uniwersalne, więc chcemy przywołać tą pamięć, odzyskać ją, chcemy, żeby te kobiety miały swoje twarze, swoje imiona i żeby o nich pamiętano, żeby nie zapomnieć. Czy wiecie, że 30 minut spacerowania dziennie przez 5 dni w tygodniu wydłuża życie średnio o 3,5 roku? Aktywność fizyczna poprawia nastrój, zwiększa zdolność uczenia się, podnosi samoocenę, redukuje stres, zwiększa sprawność mózgu, a także poprawia sprawność, wytrzymałość i elastyczność naszego ciała. KBF przygotował zatem propozycje dla małych i dużych na aktywne spędzenie majówki w Krakowie. Zadbali także o to, by wielokulturowa i wielojęzyczna społeczność miasta poczuła się jak w domu. A o co chodzi? Więcej szczegółów znajdziecie na profilu facebookowym i stronie internetowej Kids in Kraków. Szukajcie! Aktywna majówka z KBF.